jedziemy do centrum, do mojego mieszkania, zabrać parę gratów do mojego mieszkania u rodziców i poznacie ziomali, którzy będą z tymi gośćmi na kanale razem w komitywie. Już planujemy tutaj YouTube'owy szał, także jeszcze będzie troszkę miasta po drodze. Zapraszam. Kozackie burgery w Bawarii. Bliziutko mojego mieszkania. Tu bar na barze, Marcinku. Ciemno jest. Kurde, dobra, zaraz się cofnę. Już muszę się z mordami przywitać. I tak tu sobie właśnie mieszkam. W centrum tutaj, gdzie jest ciemno, to jest park. Kozacki park, o. Teraz nic nie widać. Są wariaty? Są wariaty? Są joli! Witamy ciebie, panie! O kurde! Chłopy! Ja nie wiem. Co to za jak tu nie polane? Nie no! Miałeś lecieć na 7 dni, nie było ci 8 tygodni. Tak jak mnie tutaj w... Dobra, to jest Kamil Barański. Albert. Siemano. Dzik. Ale jest Dziku. I Krzysiu. Krzysia Pisia. No i to jest... Te chłopaczki będą częstymi gośćmi na tym oto też kanale. Ej, to panowie, to moje zdrowie, bo ja nie piję naprawdę. Nie piję, jest mocny restrykt. Ale moje zdrowie, moje zdrowie. Na Włościach tam jeszcze wiesz. Jest. Spokojnie, przecież można wyciąć. Takie włości. Idziemy. Na bazowskie rewiry. O! O kurde! Siemano! A to jest Dawid. W moim pokoju się urządził pięknie. Ale teraz to będzie jego pokój. Nieprawdopodobnie, nie Dawid? Jak to zrobimy? Sorry, że tak w butach kurwa. Jest, ale... jest Michał telewizor, jest to lepsze. Lepszy jest telewizor. Witamy, witamy, witamy! Baza travel tylko na dużym ekranie, nie? Baza tylko na dużym ekranie, nie filmuj. Nakryć, nakryć. Tam pokaż. A czekaj, bo... Tego. Dehulaja. Chlebem i solą przywitanie będzie zacne. O, prawdziwy chleb. No to co? To moja waga. Dobra. Pakuję parę rzeczy. Jeszcze się wam pokażę. Fajnego. To daje dużo zdrowia. O, nie kieliszek. To odciskareczka będzie tutaj w butach, o. A nie masz tutaj tak, że ci śledzi twarz? Mam. Wszystko mam, mordo. No nic. Fajna kamerka, jaka malutka, fajna. Idziemy do Albiego. Teraz, o, tutaj mamy kamerkę. Patrzcie. Sprzęty nasze, liny, plecaki, rowery na sportowo. Artykuły, przyrządy do lasu, śpiwory, hamaki. I tutaj pokoik albertowski. Ale będziemy tutaj właśnie z chłopakami wszystko myśleć, jak będziemy się urządzać, bo musimy z tego pokoju tak przerobić, żebyśmy mogli we dwóch spokojnie parę miesięcy się przebujać, odłożyć hajs i ruszyć na tak długo, żeby
szybko nie wrócić. Docenia się powroty do domu, nie? A jak? Coś o tym wiem. No i siema. No u chłopaków widać wesoło. Wesoło u chłopaków, bo mają imprezkę. Kamil Barański przyjechał w odwiedziny, bo robi w delegacji, więc chłopaki tam mieli taki, wiecie, meeting. I co? Ja sobie tak myślę, że na razie dobrze, że jestem tu, gdzie jestem, bo jednakże nie będę was oszukiwał, no jednak wiecie, jest takie coś, że usiadłby człowiek do tej zabawy i co, dzisiaj by pewnie jeszcze się obudził pijany, może jeszcze by coś zrobił, a mam dużo spraw do ogarnięcia i chcę właśnie robić te rzeczy priorytetowo. Teraz właśnie wam pokażę, jakie rzeczy zabrałem sobie wczoraj z domu. Tutaj, patrzcie. Mam jeszcze Syfix krótszy, nierozpakowany, ale tak. To jest mój sprzęcie, który będzie mi pomagał. Czyli DJI Mavic Pro z pierwszej wersji. Huawei P30 Pro i kupiłem sobie ostatnio też 50 czy coś takiego. Bo Huawei musi iść na gwarancję. I ten kupiłem w Lombardzie rozbity do montowania filmów, tak. Szybki charger, twardziel, baterie do drona, laptopik, nie jest jakiś najszybszy. Patrzcie, co tu mam, plecaczek do biegania. Zobaczcie, teraz zobaczycie, jaka forma się będzie u mnie robić z wodą. I co? Zaczynamy, ja tu zaraz zbieram się. Bo muszę kupić sobie bilet miesięczny i jakieś tam pierdół. Gdzieś też was zabiorę i popatrzycie sobie znowu na jakieś fajne norweskie klimaciki. Znowu powiem wam, ile kosztuje bilet miesięczny. Nieulgowy. I coś tam popitolimy i wiecie, wszystko zmontujemy, będzie pięknie. Pogoda widzę tak za oknem. Taka sobie ta pogoda za oknem. Ale wiecie, jest dopiero 7:30. Ale deszczem zawiewa. Mam nadzieję, że nie będzie. Siema, lubyki. Dobra, śniadanko i operando. No, że jeszcze bym zapomniał, że mam GoPro za 6. Jak kupiłem sobie na pierwszy swój wyjazd. No to idźmy. Zobaczmy, bo być może dostanę dzisiaj pracę. O tak, byłoby super, jakbym dostał dzisiaj pracę. Oczywiście pracę tam zacznę za tym po tych 10 dniach tej kwarantanny, co się dzieje. A poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, że wszyscy mnie tu straszyli, że obowiązkowe maski w sklepach przed przyjazdem, że mandaty się sypią, że nawet są karteczki, że osoby na kwarantannie nie mogą chodzić do sklepów. Oczywiście nie wiadomo, jakby to sprawdzić. A poszedłem właśnie do sklepu, a tam każdy bez maski, sprzedawcy bez maski. Mówię, what the fuck? Ostatnio jak przyjechałem i był ten lockdown cały w Norwegii, to był w marcu, tak? Przyjechałem też z tego tripu i mówię, kurczę, lockdown, wszystko pozamykane, a za oknem mam park, taki dosyć fajny. I co tam było? Ludzie z wózkami, z dziećmi chodzili, łazili, cały lockdown, tak to wygląda, cały lockdown i wszystkie takie kwarantanny i obostrzeżenia.
No, bo dojechaliśmy do centrum miasta na Björvike, idę w stronę Jarmanotorget, tak się nazywa. Kupić sobie bilet miesięczny i będę się tam kierował w stronę rozmowy o pracę. Taką mam, tą wam później powiem. Powiem wam zaraz, ile kosztuje bilet miesięczny. I tutaj parę przebitek z centrum. A tutaj mamy Oslo Central Station, inaczej Oslo Central. Centralna stacja w Oslo. Tam się wchodzi, kiedyś tam pójdziemy. My zmierzamy pod Tygryszka i na główny plac, na Jarmanotorget, gdzie też się tam zaczyna Karl Johans Gate, czyli główny deptak, który prowadzi do Pałacu Króla. A tu mamy kici, kici, daś, daś. Resztę chyba znacie, jak oglądaliście Chłopaki nie płaczą. I tam się właśnie zaczyna, tutaj się zaczyna właśnie Karl Johans Gate. Tam przyjedzie i ten hen wzdłuż i się do Pałacu Króla, do Króla się idzie, który jest router, czyli router to jest inaczej firma, w której kupuje się bilety na komunikację miejską. No ale ja dzisiaj priorytetowo załatwiam swoje sprawy, więc nie idę tam, gdzie byłoby dla was ciekawiej, ale tylko przejazdem wam pokazuję, bo załatwiam swoją sprawę, tak żeby później móc, tak żeby później mieć hajs na jakieś kolejne działania. I słuchajcie, coś tutaj na tablicy mi źle pokazało. Jakieś duperele pan mi wydrukował. A co to było? Na tym skanerze tutaj pokazywało mi, że jest bilet ważny tylko do 11.26, jakby na godzinę, jak zapłaciłem 770 koron za miesięczny. Mówię, to fakt, zawsze pokazuje, że bilet jest aktywny i pokazuje datę, jak się odbijasz nowym biletem. No i coś było nie halą. Poszłem, tu pan nie wierzył, ale wydrukował mi takie potwierdzenie, że kupiłem. I będę wolił to potwierdzenie, bo nie chcę tutaj płacić jakichś kolosalnych kar za to, że nie mam biletu, tak? A tu jest stacja metra główna.
słuchajcie, są dobre nowiny. Dostałem robotę, będę miał robotę, ale wam powiem o tym za chwilę, bo teraz idę do siebie na herbatę, jak to dziwnie brzmi, że idę do siebie na herbatę, ale idę właśnie tak. Tak właśnie idę. Czekaj, w sumie na osiedlu. W centrum miasta, której część nazywa się Grünlocker. Tutaj przystanek Birkelund, jeżdżę sobie triki, czyli tramwaje. Tak to wygląda, idziemy też zaraz przez taki mały parczek. Pokażę wam. W lato tutaj jest po prostu wysyp ludzi. Nie ma gdzie usiąść, wszyscy sobie siedzą, piwkują, bo można sobie, wiecie, tutaj w Norwegii legalnie popijać piwko. Legalnie, nielegalnie, policja się nie czepia, więc jest spoko. Tak długo jak nie robicie żadnych zadym, to możecie sobie robić grilla i ze znajomymi spędzać miło czas. A ja zaraz dzwonię do Alberta, niech schodzi na dół. Musimy dorobić sobie jeszcze klucze, bo mam tylko dwa komplety, teraz potrzebne są trzy. I tak, to zobaczcie tam. Kościółek taki sobie jest, tam panowie siedzą, piją jakieś alkohole i tak mija dzienek. No i słuchajcie, ja sobie piję herbatkę za oknem. Jesień. Może przeciągnę się w tą stronę, więc wiecie, światła nie ma. No i co? Co odnośnie pracy? No dostałem pracę, zaczynam sobie tam za 8 dni. Mam full wypas rękę. Będę miał swoje roboty w firmie, remonty tam w mieszkaniach, jakieś tam serwisy. No i będziemy już pracować jak najwięcej się da, z przerwami na jakieś nagrania. Miałem fajny kontakt, bo robiłem już dla tej firmy wcześniej i jest Kamilek, zaraz jedzie do Polski. I co, robiłem dla nich i mam dobre relacje z tą firmą i mogę sobie elastycznie dopasowywać dzień, to w zależności jak się dogadam z robotą, z klientami, ile te, nie muszę brać całej tej roboty, tylko sobie będę mógł dopasować, żeby wszyscy byli zadowoleni. I tak też będzie. No i spijam herbatę, jadę później jeszcze na herbatę, albo już nie jadę nigdzie do nikogo i zawijam pomyśleć, co by tu jutro nagrać. Albert idzie dzisiaj do lasu spać i będzie sobie robił na ogniu, będziesz robił go pełnym kurczaka. Plan jest taki, żeby zrobić go na kiju, na patyku. No dobrze. Także... Nie nagrywaj tego, jestem na bani. Spokojnie. W żadnej bani nie jesteś. Na wizji. No i takie będą właśnie różne survivalowe, bushcraftowe odcinki na tym kanale. Jak się już ja też ogarnę i będziemy z Albinem. Nie dodasz tego. Dodam. Nie dodasz tego. Dodam, ty. Ja wiem, co dodawać. Zaufaj mi. Zobacz w komentarzach. No i tak właśnie będziemy wynajdowali sobie różne techniki, może palenia ognisk, różnego typu jedzenia. I będziemy to sobie nagrywać. I miło spędzać czas w lesie, w lesie, w lesie, w lesie. Jestem bardzo zadowolony, bardzo zadowolony po przyjeździe, bo...
mega nastawieniem jestem takim innym niż zawsze, bo oczywiście okoliczności się zmieniły i mam dużo pomysłów na minutę, turbo wiele na godzinę i teraz się to wszystko kręci, bo muszę znaleźć chwilę czasu, żeby usiąść i może sobie rozpisać mniej więcej, jakby miało to wszystko wyglądać, bo po prostu jest tego za dużo, żeby może to ogarnąć na spontanie. Ale jak to będzie, nie wiem. Idę do domku, odpalam herbatę, sprawdzam swoje sprzęty, ładuję. Mam nadzieję, że jutro będzie jakaś fajniejsza pogoda, no to przelecimy się dronem tutaj za lasem. Znaczy nad lasem, za domem moim. Mam las, na którym biegam, bardzo tutaj jest takie osiedle. W ogóle w całej Norwegii, tutaj w Oslo, jest bardzo zielono. Wszędzie są drzewa, wszędzie są jakieś lasy. Powietrze jest, jak ktoś w komentarzu napisał, oddychać się innym powietrzem, to faktycznie można powiedzieć, że to powietrze jest zdrowsze. O dużo, dużo. Zdrowsze jest na pewno, no. A jeszcze będzie zdrowsze, jak Michał nie będzie pił wody. To już będzie, to zobaczycie tutaj metamorfozę na kanale. Kurczę, ale to będzie.